życie to nie tylko być tu i teraz, ale to też wieczność, czyli trwanie po śmierci. Nasze życie tutaj i teraz ma sens i nabiera szczególnej wartości tylko wtedy, gdy jest ukierunkowane na wieczność, a jej źródłem jest Bóg. Zmartwychwstanie to łaska pokonania śmierci, by wejść w życie wieczne, w życie w pełni. Zmartwychwstanie to też każdorazowy powrót do Boga po zerwaniu kontaktu z Nim, przyjaźni z Nim przez grzech. Takie zmartwychwstanie to owoc przebaczenia ze strony Boga, to owoc Jego miłości. Wielu z nas myśli, że jesteśmy panami swojego życia, że sami nim kierujemy i wyznaczamy kierunek, w którym ono się toczy. Wiele rzeczy, spraw, zadań podejmujemy według własnych planów i wizji. Ale musi czasem przyjść moment śmierci, moment, w którym wszystko się posypie i przestanie być przewidywalne. Gdzieś zniknie sens wysiłku wkładanego w codzienne zadania i walki o lepsze. Dopiero kiedy przeżyjemy ten moment, pojawia się szansa na prawdziwe życie. Od momentu zmartwychwstania Jezusa Chrystusa wszystko stało się inne. Grzech został pokonany, słabość przemieniła się w siłę. Kiedy zgodzisz się na śmierć swoich planów i swojego sposobu na życie, wszystko, co do tej pory wydawało się przekleństwem, może stać się źródłem nowego życia. Każde zranienie, każdy twój grzech, wszystko, co było źródłem twojego poniżenia, strachu, niepewności, może być twoim zwycięstwem. Tak może być, bo Chrystus naprawdę zmartwychwstał. Zmartwychwstanie to nie jest ożywianie trupa. To nie tylko pokonanie śmierci. Jest jak narodzenie. Sprawia, że ukazuje się to, co Bóg zamierzył w nas naprawdę. Bóg okazuje swoją chwałę w nas. Przyjmując Jego życie, człowiek staje się podobny do Jezusa. Odważniejszy, mniej zależny od innych, twórczy, dający życie. Przyjąć zmartwychwstanie nie jest łatwo. To nie jest jak hollywoodzki film z happy endem, ani jakieś mityczne opowiadanie. To nie jest tanie pocieszenie dla smutnych. To jest przeżycie najpierw swojego Wielkiego Piątku. Przyznanie się do swojej zdrady, do swojej słabości. To przyjęcie życia miłością. Serce Jezusa jest naszym życiem i zmartwychwstaniem, bo wprowadza w nasze życie dynamizm, rozwój, zachwyt, bo nie pozwala nam na stagnację, na ciągłe tkwienie w tym samym, bo w końcu usuwa lęk przed nowym, które musi nadejść, a które musi być poprzedzone obumieraniem.